Dla mnie taka gęś, taki produkt, to jest pomysł na to, żeby pokazać wszystkie swoje takie troszeczkę zakręcone fantazje, wykorzystując całe możliwości gęsi. To znaczy rzucenie tematu, kiedy gotujemy z jednej potrawy, z jednego jakby po prostu produktu, czyli na przykład z gęsi, i próba zrobienia z tego dań, które na przykład dla gości w restauracji są ciekawe do spróbowania wszystkie podczas jednej wizyty, to jest fajne i ciekawe wyzwanie. Ja na przykład w ten sposób traktuję gotowanie z gęsi, bo ja z tej jednej gęsi jestem w stanie skonstruować sobie takie menu, żeby praktycznie bez deseru, chociaż dzisiaj sobie myślałam o tym, że nawet wydało się podkręcić jeszcze gęś, żeby ją dodać do czegoś takiego na koniec, już do słodszych rzeczy, żeby dało się przejść przez wszystkie potrawy, przystawkę, zupę, danie główne i nie być zmęczonym tematem gęsią. Bo okazuje się, że to jest taki typ mięsa, który rzeczywiście takie wydarzenie, taka fajna rzecz, która da radę spełnić wszystkie te poszczególne rzeczy. Czyli na przykład taka rzecz, która zaczynając od żołądków gęsi, które są przeze mnie przygotowane troszeczkę inaczej niż takie klasyczne żołądki, które po polsku robimy, czyli nie duszone, nie śmietana, nie grzyby, nie żadne jakieś takie ciężkie dodatki, tylko po prostu je konfituję. Ja w ogóle uwielbiam konfitować gęś. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie dla tych, którzy sobie nie radzą w wykorzystaniu troszeczkę gęsi. Czyli tą gęś generalnie na dowolnym tłuszczu długo gotować. Ja mam tę przyjemność w restauracjach, mam nadzieję, że kiedyś to będzie bardziej dostępne dla nas wszystkich, że mam do dyspozycji tłuszcz gęsi, który sam w sobie, czyli gęś, mięso gęsie, żołądki gęsie i tłuszcz gęsi, czyli cały taki komplet, który ja wykorzystuję do gotowania. W związku z tym żołądki gęsie na przykład konfituję, czyli one są idealnie, wspaniale miękkie. I te żołądki później łączę z grochem, orzechami, marynowaną cebulą, miodem bitnym i robię z tego sałatkę. Czyli jesteśmy na przystawce. Potem wędruję przez zupę, czyli na przykład taką upieczoną gęś, z której zostają korpusy, praktycznie niepotrzebne. Szkoda wyrzucić, szkoda je zmarnować. Nadają się fantastycznie na zrobienie bulionu. Na przykład z wędzonymi śliwkami, suszonymi owocami, czyli taki jesienny, zimowy smak, który się w tym pojawia. I do tego na przykład gryczane małe pierożki, które nie dość, że mogą być same z kaszą gryczaną, to znowu przemielone fragmenty gęsi, których sami byśmy nie zjedli, niekoniecznie jakieś tłustrze, dodane do kaszy gryczanej, idealne. I kończymy na upieczonej gęsi, na przykład z pieczoną dynią, z pieczoną gruszką, z pieczoną żurawiną, śliwką. I do tego ta gęś zapieczona z tymi warzywami, świetne połączenie. I nie jest to nudne przez wszystkie trzy rzeczy. Jeden produkt, jedna gęś.